No nieźle. A tu mamy rapier niedźwiedzia. I wygląda, przynajmniej w kwestii obrażeń, lepiej niż to, co mamy. Możemy się pozbyć Speedy Tasaka. Ciekawe. Ryby leżące sobie tak od po prostu na ziemi. Gum ryba. Starożytna na dodatek. Może lepiej tego nie jeść, co? Ojej, ale dźwięk. Bła. Super. Najpierw złowiłam buty, potem na ziemi znalazłam ryby. No fajnie. Tylko nie wiadomo, co wyłowiło te ryby, więc ja bym tego nie jadła. To takie moje zdanie. Oho. No tak. Nie ma to jak pułapka. Śmierdząca pułapka. Znowu. No a tutaj czczą Cthulhu. Te macki. Przypominają Cthulhu. Okej. On pójdzie posprzedawać, a my sobie tutaj pozwiedzamy. O, na przykład tam są drzewka. A tu chyba widzę kolejne wysuwające się spod wody platformy. Swoją drogą to jest ciekawe. Zabijasz potworki i to się od razu otwiera. No, chodźcie tu. O, ale była plama krwi. Tu jeszcze coś jest? Tylko ten grzyb jakiś. Okej. A tu woda, więc nie da się wejść. Super. No, nie, nie fair, nie fair. Jeszcze chwilę muszę poczekać na kundla. Niedobre. No, kurka wodna. To nie fair. Gdzie ten pies? Szybciej. Czekam na ciebie. Musisz ponosić, o właśnie, za mną trochę sprzętu. Czy to mi się opłaca? I to były odpowiedzi na zadane wcześniej przeze mnie pytania. Okej. To teraz pozbieramy to. To zawsze będzie troszeczkę złota na później, jak się sprzeda. Auć.
Czy oni wszystko muszą zapułapkowywać? Coś tu podejrzanie pusto. Ale dziurawe te podłogi. Na czym to się w ogóle trzyma? Nie ma to jak logika w fantasy. Jo, ślimacze tempo. Dup. Hehe. Ten myślał, że jest sprytny, ale mu nie wyszło. No i nie zdążyłam go dobić. Mój szkielecik i mój pies, a raczej pies ze swoim szkielecikiem radzą sobie na tyle dobrze, że prawie mnie tam nie musi być. No i oczywiście pomyliłam tego szkieleta z moim. Tam skąd złoto? Nie wiem. Nieistotne. Zauważam, że mówię w sumie coraz ciszej. Ale jak gardło dokucza i katar jest, to ciężko mówić głośno. Au, to musiało boleć. Służby porządkowe. Rozejść się. W sumie tą trucizną zadają mi tak niewielkie obrażenia, że w sumie nie muszę się tym przejmować. O głupi pająku. I na co ci to było? Tu jest ten cały portalik, więc sobie na razie zbiorę tylko to, co powyrzucali przeciwnicy i zerknę sobie wcześniej, bo tam było coś, gdzie nie poszłam. Poza tym, jak widać, porozrzucałam tutaj całą masę przedmiotów. Tamci sobie biegają w chaosie. No, dość. No, tak. Jak tak można? Ciągle zapchany ekwipunek. I teraz znowu się zapcha. Czy tutaj jeszcze coś było? Zdaje się, czy ja czegoś tutaj nie zostawiłam. Bo ja nigdy nie pamiętam. Dlaczego już chyba przywykliście? A teraz jak jeszcze odkryłam, że są te przejścia w ścianach, głupio byłoby przegapić. Ale chyba już nic więcej tu nie znajdę. Więc mogę iść prawdopodobnie dalej, o ile tylko nie utknę znowu na jakimś murku. Zobaczmy, jak wygląda to, gdzie się teraz udajemy. Yo. O nie. No i ten szkielet za nim ucieka i zostaje sama tutaj. No i jeszcze ja pierniczę. Przecież to jest... Tak, jasne, jeszcze pomylić klawisze.
Jak zawsze. Cześć, pies. W sensie Skippy. Zapominam, jak cię nazwałam. Źle ze mną. Przedane. Teraz upchnąć w ekwipunku te rzeczy. No, super. Te ryby brzmią strasznie. I nie tylko ryby, bo tam jeszcze coś było. No jasne, że mi się udało. Ja. No okej. To sądzę, że będzie niebawem. Nie pamiętam, na którym poziomie tych podziemi jestem. Teraz się tego dowiemy. O, jeszcze te tarcze sprzedam, bo mi niepotrzebna do niczego. Walczę dwuręczną, znaczy dwoma orężami, więc nie jest mi potrzebna tarcza. Super. Wiem tylko, że to są te esteriańskie, czy jakim tam ruiny. Uuu, to co? Chyba mnie tu nie lubią. I to nawet na pewno mnie tu nie lubią. Coś się stukło. Nie, kolejny portal. Aha. Okej, powrót. Dobra. Ale ona nie chce ze mną rozmawiać. Nie wiem, co z tym światełkiem zrobić. Głupie to to. Dobra, idziemy do następnego. O, to jest poziom 12. A to znaczy, że gdzieś tutaj grasuje stworek, którego mamy ubić i którego paskudny łeb mamy przynieść temu konstruktowi. Oh yeah. Tu już posprzątane chyba. O, jeszcze ten. Prosił się. Sam tego chciał. Pozamiatane. Ojej, ale tłum. Naprawdę się nie mogą doczekać już. Przecież każdy z nich oberwie. Chyba dokładnie dosyć czyszczę te ruiny ze stworków. Ule chyba powinni mi płacić jeszcze dodatkowo za oczyszczanie ruin. Konserwacja zabytków i te takie. Uj. No, ruszaj się.